Jaworski rynek zamigotał gwiazdami, a wszystko za sprawą wystawy zabytkowych Mercedesów, legendarnego modelu W13 Pagoda. To jest samochód kultowy. Jest to model z lat 60., który w tamtym czasie był samochodem bardzo drogim, bardzo ekskluzywnym, używanym przez gwiazdy filmowe, gwiazdy muzyki. W tej chwili już jest klasykiem, który cieszy się bardzo dużą popularnością na drogach całego świata praktycznie. Pagoda, ponieważ kształt dachu jest taki wklęsły jak wschodnioazjatycka świątynia. Auto zadebiutowało na salonie samochodowym w Genewie w 1963 roku. Było produkowane do 1971 roku. I projektantem tego modelu był Francuz Paul Brack, który w tamtych czasach projektował wiele samochodów marki premium. W locie bierze udział 24 załogi, ale mamy również nie tylko załogi polskie, załogi z Czech, Szwajcarii, Holandii, Szkocji i Szwecji. Bardzo duża ilość pięknych, zabytkowych aut, Mercedesów. Naprawdę jest na czym zawiesić oko. Piękne wykończenia, coś naprawdę niebywałego, jeśli chodzi o fanów motoryzacji, także nie lada gratka na naszym jaworskim rynku. Silnik sześciocylindrowy o mocy 150 koni mechanicznych rozpędzał się do 200 km na godzinę, a do setki potrzebował 11 sekund. W 1966 roku wprowadzono silnik 2,5-litrowy. W sumie przez 9 lat produkcji z taśmy montażowych zjechało blisko 49 tysięcy egzemplarzy.